Chciałem na początku tego odcinka poprosić was o nazwanie tychże dywizji, które od dawna już walczyły na froncie wschodnim, bo od początku wojny. Ta cała armia czwarta, nasza armia składająca się z czterech armii w sumie, nie miała w ogóle żadnej dywizji nazwanej, więc wypadałoby to zrobić. Jednak prawdopodobnie Rosja w tym odcinku skapituluje i to będzie koniec wojny, coś ten desen. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj przydzieliłem dywizję. Wrzucamy piąteczkę, otrzymujemy rozgrywkę, ja rączki mam tutaj, mówię, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, łapka w górę, soczysty komentarz, bo jestem znajomy Kaisera, nowy przywódca Egiptu, co? O, super. Chodzi o to, że te dywizje powinny same wszystko ładnie puszować. Rosjanie są tak słabi na tym etapie wojny, że to jest aż straszne. Problem jest to niestety jest Konstantynopol. Nasze dywizje tutaj dopiero dotarły. To jest tak zwana odsiecz Konstantynopola. Tu jest największy problem, bo tu już Rosjanie podeszli. Ottomani mają tylko dwie dywizje. Tu widzę, że jakiś desant Portugalii się nawet odbył. No, przykre rzeczy. Przykre rzeczy. Marszałek polny książę Wilhelm of Pruski. Wilhelm Pruski po prostu. Ma zająć się uratowaniem naszego czcigodnego sojusznika wielkiego Kabebiniego, który niestety troszeczkę podupadł na zdrowiu. Myślę, że te dwie armie powinny na spokojnie sobie z tym poradzić. Serbia obecnie, właściwie Belgrad, to jest oblężona stolica, tutaj nie wiem, czemu ta dywizja piechoty nie wchodzi, o właśnie, o jakby podglądają mnie, snajpują moje odcinki, znaczy to mój sojusznik, dobra, może. Problemem jest to, że nie dostaniemy się do Wielkiej Brytanii, ale tak jak mówiłem, na Lord Kaiserreich odbiły się tylko dwie bitwy jutlandzkie, morskie bitwy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wojnę z Wielką Brytanią. Nie będziemy się tam desantowali, bo nie zdobędziemy przewagi na morzu, tak? Nie ma szans, oni mają... ich flota w porównaniu do naszej floty, nie, że mamy dużą flotę, tak? To już by nie było. Mamy dużą, ładną flotę, zwłaszcza, że tu się kolejny pancernik ładny wystawił. Płyń, synu, do głównego portu w Rostoku. Połącz się z naszą flotą zniszczenia. Okej, ładnie. Tu są jakieś okręty podwodne, interesuje nas to. Pięknie to wygląda. Jak te pusze? Tu widzę, że coś zostało odcięte, proszę państwa. Co to się... Wejdź do Rygi, nie będą mieli portu. Prościej, szybciej, zdrowiej, wszyscy będą szczęśliwi. Podchodzimy pod Piotrogród, nasze elitarne dywizje pancerne tam podchodzą, więc nie ma co się oszczędzać. Proszę bardzo, krwawych Prusaków, do przodu, na Piotrogród, stolica carów. Tak się zastanawiałem, że jakbym miał grać jako Imperium Rosyjskie, miałbym sobie, kurczę, mać taką rudą brodę załatwić, jako car Mikołaj II, no to byłby przypał. Całe szczęście, że gramy jako porządne, prawidłowe cesarstwo niemieckie, jedyne co muszę zrobić, to zapuścić soczystego wąsa. Który wyrósł z dnia na dzień, dokładnie tak, no ale tak to jest, jak się gra Niemcami i potem się ma te wpływy Niemiec. To jest tak zwana germanizacja, tak? To jest tak zwana germanizacja, na to się nie ma wpływu, ale na tym na przykład wygląda, tak? Na przykład gdybym teraz zaśpiewał rotę, taką patriotyczną, to by mi te wąsy znikły, tak? Wyrosły mi takie januszowe, bo patriotyczne polskie. Dobra, nieważne, szturmujmy Piotrogród, tutaj na południe. Trzeba będzie też Moskwę zająć, chyba Sewastopol, pewnie skapitulować. Jak tutaj odsiesz ottomańska, wielkiego Kabeminiego. Odsiecz kebabska, kebaba. Odsiecz kebaba, o, dobry tytuł odcinka. Odsiecz kebaba, to mi się podoba. Czy wy sobie tutaj poradzicie? Tutaj nie pokrywamy, nie wiecie czemu. Bułgarzy chcą nadać ochotników. Czy my chcemy? Nie, sami są to. Okej, szybko poszło. Car Mikołaj abdykuje. Pamiętacie serię polską na Great Warze, jak wołaliśmy Lenina, żeby przybył? Okej, ciekawe, ale co się teraz wydarzy? Bo na jakiej to jest w zasadzie? No tak, no tutaj powstały Rosje, tak zwane sowieckie. Ale wojna trwa dalej, nie ma wojny, jest wojna. Co my robimy ze sobą? Tak troszeczkę nie rozumiem. Wy tam macie, no powstanie macie na plecach, tak? Tak, no to każdy to wie. Puszuj to. Powinno zakończyć się White Peace'em zaraz, chyba. Ale szybko wybuchli, ej, naprawdę szybko, znaczy chodzi o to, że Serbia kapituluje, nice, wspaniałe wieści, kolejnego przeciwnika mniej, świetnie. Chodzi o to, że mało terenu zajęliśmy, tak, nawet Sewastopolu nie zajęliśmy, tutaj jakieś pojedyncze. Do drugiej wojny, co, jak druga wojna bałkańska? Czy nie ma drugiej, co, czekaj. Może jakiegoś zrobili ten, jakiś cel narodowy, tak? I mają Wargola teraz na Bułgarię, ale Bułgaria to nasz czcigodny sojusznik i Czarnogóra się już tylko broni. To jest problem, bo tu alianci, znaczy Ententa przypłynęła, no ale w sumie można mówić alianci Ententa. Czekajcie, bitwa morska, co tu się działo? Aha, jeden ubot z nich zatopiony. Tu konwoje, to nas nie interesuje. Jak z tą Rygą? Co tu się dzieje? Czemu my tego zdobyć nie możemy? Kto jest za to odpowiedzialny? Generał Front Francios. Czemu my tego nie możemy zdobyć? Aż dam ci perka do piechoty, żebyś to szybciej zdobył. Halo. Proszę mi zdobyć tą Rygę. Okej, dziękuję. A, bo Piotrogród się teraz broni. Kurczę, ale podupili ci Sowieci. Bo teraz takie dziwne linie frontu się porobiły. Ajajajaj.
Daj mi Odessę. Tu wejdź, tu wejdź, tu wszystkim puszuj dalej na południe. A jak ta Afryka? Afryka, Afryka, powolutku. No, powoli, powoli ta Afryka zaczyna wyglądać. Czekaj, włączymy mapę frakcji. No właśnie. Central Powers, tu Central Powers, tu Pitu Pitu, Sritu Titu. O Jezus, ale te bunty komunistyczne. O panie. No, ale powoli, powoli podchodzimy pod kanał Suezki. Gdybym miał tu więcej dywizji, to lepiej by to wyglądało. Weź synu, może się nie oszczędzaj, iść na Kair. Jakby Kair skapitulował, to by było dobre. To by było dobre. Okej, tu jakieś kociołki powstały. Czemu my tego nie dokończymy? Czemu my tego nie dokończymy? Na co wy czekacie? Czy ktoś mi odpowie, na co oni czekają wszyscy? Proszę to spuszczać. Jezus, taki burdel w Rosji się zrobił. Tu są bez zaopatrzenia, więc to kwestia tylko kilku godzin, aż całkiem te dywizje znikną. Tu się broni kolejne kilka dywizji. Weź to spuszczuj już do końca. Daj jedną dywizję, wypuść na Sewastopol. Na Sewastopol, na spokojnie, zajmiemy sobie. Bo teraz rozumiem, że ta Rosja biała musi skapitulować. Znaczy generalnie powinniśmy teraz zaraz wyjść z tej wojny. Powinna trwać wojna domowa między Związkiem Radzieckim a białymi. I my wtedy powinniśmy wejść do akcji po stronie białych. Wiem, że to dziwnie brzmi. Kurwa mać. Łosi. A Austriacy oczywiście, ameby totalne. Totalnie wiedzą, że jest coś takiego jak Włoch, który zawsze zmienia strony. No dobra, my jesteśmy przygotowani, ale Włosi, ale Austriacy, kurwa, no zajmą mi takie dobre pozycje, może kurwa i Monachium jest zagrożone. Dajcie dywizje, to są te nasze, już nie pamiętam, tak dawno dywizji nie szkoliłem. Tak, to jest ta nasza zwykła piechota, weź kilka zrób. Weź, daj 24 dywizje. Daj 24 dywizje. Pyk, pyk, w Norymberdze, pyk, szkolimy, no bo kurcza mać, Austriacy jak zwykle, bitwa morska. Dobrze, dobrze, tam był Kołczak, chyba Kołczak był admirałem. Okej, pushingi, pushingi. Tu attackingi, attackingi. Halo, nie, tak się bawić nie będziemy. Pamiętajmy, że na Kaiserreichu, w Lord Kaiserreichu, Stany Zjednoczone nie dołączyły do wojny. I to był jeden z powodów, dlaczego alianci wygrali wojnę, znaczy ententa. Królestwo Włoch coś się zbagowało z tymi eventami. No, ale powoli, powoli ta odcieczka baba przyniosła efekty. Obronialiśmy Konstantynopol. To o, descent pod Dardanelle, ale bez po... O kurwa! O kurwa, przecież oni tam mają otwartą drogę na Konstantynopol. Ziomek, jedziesz. Jedziesz, ziomek, bo widzę, że bot to nie ogarnia życia. Dawaj, ciśnij! Oni idą dalej? Nie, zatrzymali się na całe szczęście. O, panie. Ale im portu nie mają, wystarczy ich atakować cały czas. I o właśnie, to jak teraz robicie? Dobrze, dobrze. Dobrze, ale pomogę wam. Pomogę wam, bo to jest zbyt niebezpieczne. Co tu się dało? O Jezu, daliście się odciąć. Daliście się, chociaż nie, bo atakuj, bo nic, chociaż my też nie mamy zaopatrzenia. No tak, dać się odciąć, tak, dać się odciąć, no nie wiesz, dobra, cofnij tutaj, może wyciągniemy tą dywizję. Rosjo, 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 ojczyzno moja, czemu ty jeszcze nie kapitulujesz? Bo trzymaj ten Piotrogród, tak, oni nas odcięli tego Piotrogrodu i my nie możemy im pomóc w sumie. Ciśnij dalej. Maciek, poprosiłbym też was o prawo przemarszu. Poproś o dostęp wojskowy. To ja wam zdobędę ten Piotrogród, co? Chodźcie, zdobędziemy ten Piotrogród, zakończmy tą wojnę z Ruskimi. Tu ładnie, ładnie wszystko idzie. Pushingi na Starycyn. Nie za żaden Stalingrad, tylko Starycyn jeszcze prawilny. Przejadą te moje dywizje, czy nie? Przejadą chyba, tak? Będę mógł ich zaatakować, tą dwie dywizje się bronią. Wiem, że teraz w ramię walczymy z czerwonymi, no ale no... Tego wymaga sytuacja, tak? Tak. Zaatakujesz go? Nasze uber, hiper ciężkie dywizje szturmowe? Tak, zaatakujesz go. Nice. Nice. No, wchodzą do bitwy i od razu zielą. Czy to są jakieś forty? To są piątki, ale brzegowe. Dobra, tam jest. Wystarczy w sumie ten Piotrogród zdobyć, powinno być po wojnie. Jeszcze Carycyn na wszelki wielki zdobędziemy. Zlagowało. A wiecie, co oznacza ten lag? Zaraz zobaczycie. Znaczy, to też oznacza Twór Ukrainy, ale no co bądź, to jest Twór Ukrainy jest elementem Kaiserreicha. I tak Twór Ukraina będzie, będzie nawet większa od Polski, no bo stworzymy granicę ładną do Kaiserreicha. Właśnie, Traktat Brzeski. O kurwa, co tu się wydarzyło? Tak, Traktat Brzeski, czyli zaraz powinniśmy otrzymać nasze prawilne ziemie. Austriacy jednak coś tutaj podesłali, spoko. Spoko, ale co to jest? Halo, Austro-Węgry, oddajcie, no właśnie, oddajcie wszystko. Zaraz czerwoni powinni wypełnić swoje postanowienia. Czekajcie, bo wtedy oni tutaj skapitulowali. Tu się jakieś pojedyncze dywizje... hello, my lady. Hello. Dawaj tu.
Dawaj tu. Okej. Okay. Będzie teraz lagowało co chwilę, tak? No bo Rosjanie będą wypuszczali te śmieszne państewka, jak na przykład Polska. Powinni zacząć wypuszczać. O właśnie, wypuścili już implanty. Co my tu zbadaliśmy? Polnisze Wehrmacht teraz zrobił. A, oni nie wypuszczą Polski, bo tu nie... Nie, są już kory. Powinniśmy to dostać i wtedy my będziemy mogli to wypuścić. Chyba tak to będzie działało. 400 dni to za długo. Piechota morska, górska, srurska. Tu jest 18. Czołgi. My tam badaliśmy chyba czołgi, nie? Robimy dopiero czołgi. Okej. Okay. To możesz zrobić. To się przyda. Dobra, daj mi teraz te nasze dywizje. Wrzuć je... O mój Boże, Przenajświętszy, naprawdę. Czy wy to widzicie? No, są rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Jedną z nich jest to, że Włosi uciekają z frontu. A nie, przepraszam, to jest normalne. Okej. Okay. Dobra, weź puszuj na szybkości. Wyjdźmy z tych gór. Jak wyjdziemy z tych gór, powinno być cacy. Dajesz, lecimy. Okej. Okay. Czy ty się naprawdę pancernik wystawił? O panie, kurwa, bo ja dałem, żeby się one losowo wystawiały. Fuck. Niedobrze. Niedobrze. Tu, kochani, tu, moi drodzy, tu pancerniczki, tu, aha, bo ta bitwa to jest armia, flota, która się wycofała, myślałem. Co powinniśmy zrobić? Drugi traktat francuski, tak, z Francuzami podpisujemy, a faktycznie jest eventik, ale jak późno on się wyświetla, panie, parę czy to my zajęliśmy już wieki temu. Tak długo ciągali się, chyba że oni musieli pieszo z tej pustyni przejść przez Morze Śródziemne, przepłynęli w pław i dopiero nam wtedy dali białą flagę, że się poddają. No dobra, podpisujemy drugi traktat francuski. I to oznacza, że nie mamy już wojny z Francuzami, tak? Chyba? Jak to będzie działało? Nie mam pojęcia, jak to działa, bo to nam nic nie dało w sumie. Dalej walczymy z Francuzami? O, jest, o kurwa, co to jest? Epilepsji dostanę. Jest, zjednoczony biały pokój z Imperium. Ale nie, halo, nie! Nie, ale jeszcze Włosi jeszcze musieli zostać zniszczeni, halo. Jeszcze, no spoko, a nawet ładne granice zrobili. O tym samym myślałem, żeby tu oddać, tu Belgię, tu bum cyk cyk. Tu się zaraz Polskę zrobi. A czy jeszcze raz interwencja w tych, Związek Radziecki. Powiedzcie mi, czy to wybuchnie wojna domowa? Znaczy Biali teraz powinni się zmontować, tak? Chyba. Czekajcie, bo coś tu się podziało. Serio? Tylko tyle Afryki dostaliśmy? Przecież mi tyle Afryka to była taka ogromna. O kurczę. No powiedziałbym, że zwycięstwo, tak? Ale pamiętajmy, że to nie koniec. Jeszcze bym Włochów dojechał, bo Włosi też zostali pokonani w trakcie wojny, żebym został zdobyty. Ale dobra, załóżmy, że nie. No dobra, poddali się, tak? Skapitowali, to odpuścili granice, Francja dołączyła. American Canton, drugi traktat francuski, okej, okay, zgadza się. Czekajcie, bo oni robią jakiś sojusz, co tu się dzieje? American Concordat, okej, okay, spoko, no ale dobra, wojna jest wygrana. O, wyzwoli Ukrainę, tfu Ukrainy. Powinniśmy wyzwolić Polskę chyba, nie? Ale najpierw zrobimy Polnisze Wehrmacht. Mamy Wargola na co? Anektuj Walonia? Serio? Znaczy Walonia to też była część... Aha, nie, ty jesteś częścią... No właśnie, jesteś częścią nas, spoko, zgadza się. No dobra, czyli co, czyżby się zbliżał Kaiserreich? Znaczy jeszcze ta wojna z ruskimi, tak? Chyba, że nie chcemy wojny z ruskimi. Szansa wsparcia. Ale prawie udało nam się wygrać zanim Stany Zjednoczone dołączyły do wojny. Bo już tu chciałem wpisywać komendy w konsoli, żeby pozbyć się Stanów Zjednoczonych, bo przypominam, że na Kaiserreichu Stany Zjednoczone nie dołączyły do wojny. Dokładnie tak, czekajcie, to są te nasze armie kolonialne, które się utrzymały, wy gdzieś płyniecie, aha, wy wracacie, bo jesteście przemieszczani. Są nasze armie, spoko, ej, no to mi się podoba, to mi się podoba. Czekajcie, co jest na Ukrainie? Na Ukrainie rządzi, o kurwa, Michaiło Kuchaczewski, jesteście w sumie nikim. Nie macie własnego drzewka. No dobra, to jest Związek Radzieckich Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy mają jakieś drzewko, ale ubogie, naprawdę, na Great War taki duży, porządny mod, a mają takie słabe, kurwa, te drzewka, że to jest aż straszne. To drzewko przemysłowe to jest najgorsze chyba ze wszystkich, jakie w życiu widziałem. Naprawdę.
Naprawdę. Ej, bo wiecie, co jeszcze chciałem zrobić? Kurde, niepotrzebnie tak szybko podpisaliśmy ten pokój. Bo jeszcze chciałem zrobić bitwę morską z Anglikami. Chciałem wysłać całą naszą flotę, żeby się zmierzyła, żeby się spróbowała, żeby była ta bitwa jutlandzka, ale to się, kurczę, mać nie udało. Szkoda. Teraz oni znowu porobili te sojusze. No trudno, szkoda. Ale mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo. Tylko mówię, no, czy to wybuchnie jeszcze wojna? Czy mamy tą Rosję sam zaatakować? Bo czerwonych nie było na Kaiserreichu. Czerwonych na Kaiserreichu nie było, czekajcie. To była interwencja. Nawet Piłsudski brał w niej udział. Dokładnie. O, mamy Polnische Wehrmacht. Super, mamy Polnische Wehrmacht. No trochę za późno ten Polnische Wehrmacht, no ale spoko. Co my tu chcemy zrobić? A, wrzuć bojówki młodzieżowe. Wrzuć bojówki młodzieżowe. Niech będą. Dobra. Co my teraz robimy? My teraz powinniśmy... Nie, my jeszcze nie wyzwolimy Polski. Jeszcze sekunda. Musielibyśmy najpierw pokonać Związek Radziecki i zająć Ukrainę. Znaczy Ukraina pokojowa dołączyła do Mitteleuropy, tak? Tam na tron, znaczy władzę przejął Habsburg, jakiś tam krewny cesarza na Ukrainie i on wprowadził Ukrainę do międzynarodówki. Tfu, międzynarodówki, tfu. Mitteleuropy, kurwa, co ja już gadam. Dajcie mi tę dywizję. Przygotujemy się tak pokojowo na interwencję na Związek Radziecki. Czekajcie, Finlandia też powinna być w naszym sojuszu? Zgadza się? Nie jest. Okej, okay, nie wiem dlaczego, ale spoko. I doktrynkę zaraz wojenną skończymy. Nice. Co my teraz budujemy właściwie? Naprawiamy, tak? No dobra, powiedzmy, że no to naprawimy. Wojna się zakończyła. Co prawda na Kaiserreichu te granice troszeczkę inaczej wyglądają, bo prowincje inaczej wyglądają. Ciekawe, czy wybuchnie wojna domowa we Francji teraz. To było ciekawe. To było ciekawe. Ciekawe, czy... Znaczy nie, no nie wybuchnie, tak. Kurczę, szkoda. Chyba, że jakbyśmy jeszcze zrobili serię sobie z wojny domowej we Francji teraz. Czekajcie, zrobię sobie save'a. To można by zrobić. To można by kiedyś zrobić. To można... Mam pewien pomysł, który można by tak lorowo zrobić pod serię ze strony Francji, jako przegranej. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czekajcie, co my tutaj mamy? Co my zbadaliśmy? Nie wiem, co my zbadaliśmy, ale możemy zbadać przemysł coś. Zwiat. O, to możemy zrobić. To możemy zrobić. Dobra, nice. I czołgów w ogóle nie zdążyliśmy zrobić. No tak, ale wojna się skończyła w grudniu 15 roku. Nie wiem, poczekamy chwilę. Zobaczymy, czy ten Związek Radziecki rozpocznie wojnę, czy nie. Aha, i tu dywizje się będzie wystawiły. A nie, mój papet daje mi dywizję. I to jest ta armia, tak? Stańcie na granicy z tymi, jakby oni chcieli coś brzydkiego robić. Okej, okay, co my zbadaliśmy? To zbadaliśmy, to jest za długo. O, już tą artylerię zbadać, w sumie korzystamy dużo z tej artylerii. O kurwa, 400 dni to może nie. Doktrynka morska się robi, samoloty. O, bombowiec taktyczny zrób lepiej. Lepiej zrób bombowiec taktyczny, on się bardziej przyda. No halo, gdzie jest ta wojna domowa w Rosji? Bojówki młodzieżowe się zrobiły. Abym Polskę wyzwolił, naprawdę. No dobra, no militarki ciśnij. Zrób paramilitaryzm. Kupowany kraj. Polska, otwórz rząd marionetkowy. Znaczy on powinien być niepodległy, tak? No dobra, na razie utworzymy marionetkowy. Czy to się zgadza? To powinniśmy oddać Ukrainie ten Lublin. Bo Lublin chyba był ukraiński na Kaiserreichu, nie? Czy nie? I Płock powinien być nasz. No ale dobra, olać już to. Mamy Polskę. Mamy Polskę. Tu powinien siedzieć Piłsudski. Dokładnie, tu siedzi Piłsudski. Wszystko się zgadza. To będzie ukraińskie. Powstanie Białoruś. Tylko ja Białorusi nie mogę stworzyć niestety. Więc wyobraźmy sobie tutaj Białoruś. Litwa się zgadza i inflanty państwa bałtyckie się zgadzają. No spoko, tylko wojna z Rosją. Halo, czy ja muszę to sam zaatakować? Czy ta wojna doma wybuchnie w Rosji, czy nie? Ja bym sobie jeszcze z tą Rosją powalczył. Byłoby już tak ekstra lorowo, bo jeżeli nie będzie wojny domowej w Rosji, to my zakończymy tym odcinkiem, tą serię. No jeszcze chwilę możemy poczekać. Może czołgi zbadamy w końcu? Co my tu mamy? I śmieci. Kurde, tylko najbardziej mi szkoda tego, że my z Brytyjczykami na morzu nie powalczyliśmy. No ale szkoda, trudno. Znaczy niby też historycznie, znaczy historycznie, kaiserreichowo to te wojny, bitwy morskie nie przyniosły żadnego rozstrzygnienia. Zakończyło się tym, że obie strony się po prostu wycofały. Ale ładny przemysł. Super. Surowcowo potrzebujemy czegoś? Ropy nie potrzebujemy. No i nice.
Weź od Meksyku mniej. Oko. I od Holandii mniej. O. No i można, można. Aha, my jeszcze mamy tą Afrykę, tak? To są też nasze kolonialne dywizje. One tu zostaną. To będzie garnizon Afryki. Okej, okay, to usuń. To usuń, to usuń. Paramilitaryzm się zrobił, super. I tu macie jakieś... Nie, gdzie wy macie linię frontu? A tu. Dobra, weź to usuń. Powiedzmy, że będziesz tutaj garnizonował jakieś obszary, żeby to ładnie wyglądało. Ty za to będziesz garnizonował to, to, to i to. Ok, zgadza się, zgadza się. Nice. Ok. Przewrót faszystowski. O kurwa, nie. Halo, jaki przewrót faszystowski? Nie robimy żadnego przewrotu faszystowskiego. Nie chcemy. Kaiser wygrał, Kaiser będzie wieczny. Kaiser będzie wieczny. To jeszcze jakiś okręt zdążyliśmy zatopić. No gdzie ta wojna do nas w Rosji? Ona wybucha na Great Warze czy nie? Pamiętam, że chyba wybuchała, bo my Polską też walczyliśmy z czerwonymi. Chyba wybuchała. Nie jestem pewien. Poczekajcie, bo jeszcze możemy... Możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Wiem, że to pewnie większość z was zaboli. Większość z was to zaboli, co ja właśnie zrobię, ale czekajcie. Możemy jeszcze coś takiego zrobić. Okupowanymi... Zwróć terytorium, pyk. A Lwów to była Galicja, zgadza się, tak, tak. Okej, okay, coś takiego, bo Ukraina była większa. Tak, pamiętam, że ona tak jakoś dziwnie na Kajzerasiu dochodzi do tej Polski przez ten Wołyń. Ale nie pamiętam, czy Lublin też nie był ukraiński. Kurczę, tak dawno na Kajzerasiu nie grałem w sumie. Wydobycie, no zrób to wydobycie. Mhm. Okej. Okay. Polska, właściwie zobaczmy Polska jak wygląda. Co wy tu macie? Macie neutralność, jeden militarka, 7 cywilniaków. Ej, 7 cywilniaków na taki mały, zadupiasty kraj, to nie jest mało. To nie jest mało. Kamerki militarne, no super. Wrzuć to. Coś mamy, może obligacje wojenne, o, obligacje wojenne to chyba są cywilniaczki, nie? No właśnie. A wrzuć te cywilniaczki. Więcej cywilniaczków to zdrowszy naród, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tylko, że nie mam już gdzie tego budować. Dobra, zrobiliśmy biurokrację. Nie wiem, drogi pobuduj, żeby ten kraj był ładny, bogaty. Autostrady niemieckie wszędzie pobuduj, żeby Niemcom dobrze się żyło. Pełne racjonowanie, dobra, zrób to, cokolwiek. Tylko czekam na tą wojnę w Rosji, jeżeli ona nie wybuchnie, to trudno. Ale na bank wybuchała. Kurczę, jak ona wtedy... Co my zrobiliśmy, że ta wojna domowa w Rosji wybuchła, jak graliśmy Polską? Czekajcie, bo czołgi możemy robić. Czołgi, tanki nadchodzą. Pierwsze tanki z 16 roku, o mój Boże. Znaczy nasze dywizje pancerne, ale czekajcie, 6 milionów manpowera, ja pierdziel. Jak to wygląda? Pokaż mi to i to na przykład. Przełamanie 12, 25 przełamania, tak przykład się żywej 8, 4, 7, 3. Atak Pepans 8-3. No jest różnica. Jest różnica i to duża, zwłaszcza w tym przełamaniu. Ocie panie. O, jak wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli te czołgi. Jezus, jak my byśmy przez tych Francuzów przeszli. O panie, aż mi dobrze się robi. A to co to jest? Hawagen. Ciekawe. No dobra, ale wojna z Rosją nie nadchodzi. Więc cóż, ja wam tutaj podziękuję za uwagę. To był ostatni odcinek z Great War'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale przypomnę, że to jest seria od Kaisera do Kaisera. Więc czeka nas jeszcze seria z Kaiserreich, gdzie będziemy grali jako Carstwo Niemieckie i próbowali obronić nasze dziedzictwo w Weltkriegu. Mniej więcej się zgadza, tak? Tylko tu powinna dupnąć rewolucja syndykalistyczna, tu powinny się Włochy rozpaść. Tutaj powinni też dupnąć syndykalistyczną rewolucją, uciec do Kanady, król brytyjski. Mittel Afryka powinna być niemiecka większa. I kolonie, tak? Jeszcze powinniśmy otrzymać Indochiny. Wietnam, tfu. No i Indochiny też. Znaczy Indonezję, tfu. No właśnie, o to mi chodziło. Dokładnie tak. Dekretny sojusz z Rumunią. A, wrzuć to.
rzuć to. No to co, łapka w górę, soczysty komentarz, a widzimy się już w kolejnej serii. Cześć, trzymajcie się, na razie.